Dobry burmistrz potrafi zadbać o wszystkie potrzeby mieszkańców swojego miasta. Zorganizuje sprawnie działającą służbę zdrowia, szkoły, zbuduje osiedla o wysokim standardzie, powoła do życia skuteczną w swoich działaniach policję i straż pożarną oraz zatroszczy się o to, żeby wieczorami, w wolnym czasie, było w mieście co robić, dzięki czemu do głowy ludziom nie będą przychodzić głupie pomysły. Wszystkie te wysiłki burmistrzów w SimCity sprowadzają się do jednego – pieniędzy. Zanim więc zabierzemy się za budowanie metropolii, których wieżowce wznosić będą się po same chmury, warto zrozumieć prawa, jakimi rządzi się ekonomia w świecie SimCity. Najlepszą receptą na systematyczny rozwój miasta w SimCity i jednoczesne unikanie wpadania w finansowe tarapaty jest cierpliwe podejście i dokładne planowanie każdego kroku. Grę rozpoczynamy z 50 tysiącami simoleonów na koncie. Zamiast od razu wydać wszystko na drogi obsługujące wysoką gęstość ruchu, wokół których wyznaczymy strefy mieszkaniowe, komercyjne i przemysłowe, lepiej zbudować małe osiedle dla stosunkowo niewielkiej grupy mieszkańców oraz zadbać o miejsca pracy dla nich, co wpłynie pozytywnie na wskaźnik ich zadowolenia. W kasie miasta zostanie jednocześnie spory zapas gotówki na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Kiedy upewnimy się, że nasi mieszkańcy mają gdzie spać, pracować i kupić coś do jedzenia, a także mają prąd oraz wodę i inne niezbędne rzeczy, możemy zabrać się za studiowanie ekranu budżetu. To tutaj sprawdzimy, czy z każdą godziną do miejskiej kasy wpływa gotówka, czy też wydatki są wyższe niż wpływy z podatków. Lista na ekranie budżetu pozwala w bardzo łatwy sposób kontrolować wydatki. Utrzymanie każdej instytucji użyteczności publicznej, jak na przykład policji czy straży pożarnej, kosztuje określoną sumę. Rzut oka na koszty utrzymania parków lub elektrowni pozwala bardzo szybko podjąć decyzję o wprowadzeniu cięć w budżecie, co czasem może okazać się koniecznością, ale to nie jedyne wyjście. Z czasem, kiedy do miasta napływać będzie coraz większa liczba ludności, warto rozszerzyć na przykład strefy mieszkaniowe. Więcej mieszkańców, fabryk i sklepów to większe wpływy z podatków, a co za tym idzie, w miejskiej kasie pojawią się środki na kolejne inwestycje. Jeśli poziom zadowolenia mieszkańców jest odpowiednio wysoki, możemy zaryzykować podniesienie wysokości podatków, co dodatkowo zasili miejski budżet, ale lepiej nie utrzymywać ich zbyt długo na wysokim poziomie. Żaden burmistrz nie chciałby zobaczyć z okna swojego gabinetu tłumu protestujących przeciw za wysokim podatkom. W razie gdybyśmy znaleźli się w poważnych kłopotach finansowych, możemy spróbować uratować sytuację wypuszczając obligacje. Te jednak trzeba później spłacić w kwocie wyższej o określony procent. Sprzedaż obligacji to także dobry sposób na szybkie znalezienie środków na ważne inwestycje, takie jak kopalnie czy huty, których funkcjonowanie przełoży się później na zyski z eksportu towarów. O tym, jak uczynić z miasta potęgę przemysłową, opowiemy w kolejnym odcinku poradnika do SimCity.